silniki kojarzą Wam się zapewne z samochodami. W naszym życiu spotykamy jednak nie tylko silniki spalinowe, ale również elektryczne. Są to najczęściej silniki obrotowe, czyli takie, w których występuje wirujący rotor. Są one wykorzystywane w wentylatorach, pompach lub sprzęcie AGD. Istnieje jednak również inny, drugi, rzadszy rodzaj silnika elektrycznego, jakim jest silnik liniowy. Jest on bardzo prosty w budowie i z łatwością jesteśmy w stanie skonstruować jego model w domu lub w szkolnej pracowni fizycznej. Przy okazji nauczymy się co nieco o elektromagnetyzmie. Do doświadczenia będą nam potrzebne bateria AA, magnesy o średnicy takiej samej jak średnica baterii i nieizolowany drut metalowy. Im dłuższy, tym lepszy. Na początku należy z drutu wykonać spirale o średnicy nieco większej niż średnica baterii. Ja już wcześniej taką przygotowałem. Następnie do baterii przymocowujemy na obu jej końcach magnesy, tak żeby z jednego i z drugiego jej końca mieć takie same bieguny. Teraz wystarczy już tylko włożyć baterię z magnesami do naszej spirali i przekonać się, jak działa nasz model silnika. Co powoduje ruch baterii? Aby poszukać odpowiedzi na to pytanie, spróbujmy zrobić drugie doświadczenie. Tym razem zamiast drutu nieizolowanego użyjemy częściej występującego drutu powleczonego cienką warstwą izolacji. Jak widzimy, tym razem bateria za nic w świecie nie chce ruszyć. Wniosek stąd prosty. W naszym silniku ważną rolę odgrywa przepływający przez drut prąd elektryczny. Skąd się on bierze? Zarówno magnes, jak i drut są dobrymi przewodnikami. W każdym momencie pomiędzy biegunami baterii istnieje zatem kontakt elektryczny. Powoduje to ciągły przepływ prądu. Ponieważ drut jest wygięty w spiralę, prąd wielokrotnie okrąża baterię, wytwarzając pole magnetyczne. Pole to oddziałuje z magnesami, powodując przesuwanie się baterii wewnątrz spirali. Liniowe silniki elektryczne znajdują obecnie szerokie zastosowanie i są wykorzystywane w kolejach, precyzyjnych układach mechanicznych i sprzęcie AGD. Oczywiście nie składają się one tylko z baterii, magnesu i kawałka drutu, ale zasada ich działania jest bardzo zbliżona do naszego prostego modelu. Najczęściej spotykane silniki liniowe posiadają w części ruchomej magnes trwały, który otoczony jest nieruchomymi cewkami. Cewki te zasilane są z zewnątrz. Sterując przepływem prądu, jesteśmy w stanie wytwarzać pole magnetyczne, które oddziałuje na magnes, powodując jego ruch. Czym takie urządzenia są lepsze od tradycyjnych obrotowych silników elektrycznych? Główną ich zaletą są wysokie przyspieszenia i prędkości, co w niektórych zastosowaniach ma kluczowe znaczenie. Pracują one również cicho i gładko, a to wszystko dzięki kawałkowi prostej fizyki.